Uśmiech, smutek! Uśmiech, smutek! Powieki, 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 powieki! Tap, 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 tap! Nie, 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 nie! Wielki dar, mamy razem przygód moc w krainie marzeń. Razem dzięki nam, kucyku, blask magii niech otuli dziś nas. My Little Pony, przyjaźń to magia. Przyjaciel w potrzebie. Witaj, Daisy Joe! Przyszłaś po ciasteczka do mleka? Mu, tak, Pinky Mumu. Pani Cake właśnie upiekła twoje ulubione owsiane. Ślinka mi cieknie. Och, Rose, lilie w tym roku udały ci się jeszcze bardziej. Na pewno znowu wygrasz targi kwiatowe. Dziękuję. A chcesz jedną? Oczywiście! Doskonale pan dziś wygląda i ma pan tę piękną muchę. Och, panno Pinky, komplemenciaras, pani. Wszystkiego najlepszego, Cheerily! Dzięki, Pinky. Wszystkiego najlepszego pourodzinowo. Ajajaj, Pinky Pie. I pani Matildo też wszystkiego najnaj. Ma pani urodziny za 130 dni. Coś takiego. Jak to możliwe, że pamiętasz o urodzinach każdego w tym mieście? Staram się, bo chcę, żeby z buziek kucyków nigdy nie schodził uśmiech. Ja jestem Pinky Pie. No cześć! W mym sercu ciągle maj. Jak się masz? I chcę powiedzieć wam, że zawsze uśmiech dla was mam. Gdy chandra dręczy cię, co tam? Lub smutno mija dzień. Siemka! To liczcie na mnie w każdy czas, że rozweselę was. Wasz uśmiech zobaczyć chcę, chcę, chcę. Właśnie tak. Uśmiech tak jak słońce cieszy mnie. Tak jak skar. Uśmiechnij się, bo szkoda chwil, chwil, chwil. Uśmiech szczęścia doda ci. Chcę, byście śmiali się. Super! Aż promienieli wręcz. Dawaj! By w górę szły, a nigdy w dół kąciki waszych ust. Piątka! Jeżeli masz zmartwienia, bo życie daje w kość. Wymyślę coś na minę złą, wrogala szczęścia zmienię ją. Usłyszeć wasz głośny śmiech, śmiech, śmiech. Bardzo chcę. Więc od ucha aż do ucha uśmiech miej. Ta radość ucieszy mnie, mnie, mnie. Życie wtedy lepsze jest. Są dni, czujesz się okropnie, tak bardzo samotnie, a ja udowodnię, że wcale nie jest jeszcze tak źle. Jedna rzecz mnie tak uszczęśliwia i życiu wręcz daje sens. Na twarzach przyjaciół uśmiech chcę mieć co dzień. By dzień mógł być spełniony, chcę waszą radość czuć. To działa w obie strony. Uśmiech mój za uśmiech twój. Chcę w oczach zobaczyć błysk, błysk, błysk. Właśnie tak. Jak to wytłumaczyć jeszcze lepiej ci? Nie ma jak. Że wszystkim będzie lepiej z tym, tym. To rozjaśni nasze dni. Proszę was, kucyki, teraz uśmiech, słońca promyki w serca wpuśćcie. Uśmiech przyjaciela rozaniela i rozjaśnia każdy dzień. Proszę
proszę was, kucyki, teraz uśmiech słońca promyki. W serca wpuśćcie uśmiech przyjaciela, rozaniela i rozjaśnia każdy dzień. Wymarzony prezent mój, uśmiech wielki na kilometr. Świat taki piękny by być mógł. Każdy, 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 każdy dzień. Na każdy dzień swój uśmiech miej. A pana to ja pierwszy widzę. Jesteś dziecko całkiem bystre. Dzięks! Na imię mam Pinkie Pie, a pan? Własność CTO. Rozumiem, że to O znaczy osioł. Co za przenikliwość. No a to C? Calvin, Calhoun, Caleb, Carl, Carmin, Carlom, Carly, Charlie, Chester, Chio, Claudio, Calitus, Clifford, Corny, Cornelius, Cortez, Craig, Christopher... Kramki! Na imię mam Kramki. A to D w środku? Doodle. Słucham? Doodle. Jeszcze raz. Doodle. Pan jest Kranki Doodle Osioł? Pan Kranki Doodle Osioł jeszcze nie był w naszym mieście. A teraz tu wpadł i może dziś zechce ze mną zaprzyjaźnić się. Śmiało, panie Doodle, uśmiech, proszę. Nikt do mnie nie mówi, Doodle. Co mu się stało? Poznaj kogoś nowego. Jest. Przedstaw się. Jest. Zaimprowizuj piosenkę. Jest. Zaprzyjaźnijcie się. Nie ma. Nie rozumiem. Jak ktoś może nie chcieć się ze mną zaprzyjaźnić? Powiedziałam coś nie tak? Zaśpiewałam coś nie tak? Nie, pora na szukanie winnego. Do miasta przybył ktoś nowy i trzeba go do siebie przekonać. Zrobię wszystko, by się uśmiechnął i mnie polubił. Jest! Uwaga, Pinki! Jeśli chcesz się zaprzyjaźnić z Krękiem, to musisz dać czadu! Do dzieła! Jak tam zdrówko, Kręgi Dudu? Czyli... będzie pan mieszkał z nami w Ponyville? A czemu tak pomyślałaś? Bo mam wóz pełen rzeczy? Chętnie pana oprowadzę! Przyjaciele pomagają sobie w ten sposób! Słuchaj, mała. Przez całe życie podróżuję wzdłuż i wszerz Equestrii. Nawiązałem wiele przyjaźni i tyle mi wystarczy. Jejku, przyjaciół nigdy za wiele! Nie bronię ci. Idź i zaprzyjaźniaj się. Nigdzie nie muszę iść. Mogę zostać tu i zaprzyjaźnić się z panem. Słuchaj, mała, weź... O, Kranki, proszę mi mówić Pinki, jak wszyscy moi przyjaciele. Słuchaj, mała, przyjechałem do Ponyville, bo chciałem mieć święty spokój, zostać sam na sam ze wspomnieniami. Chcę wreszcie dotrzeć do nowego domu i się rozpakować. Uuu, a co to za błyskotka? Nie ruszaj! Uuu, a co to? Proszę, nie! Pinki, kopyta precz od mojego wozu! Dobrze, Kranki. Nie dotknę już pana wozu, bo mam własny! Nim zawsze wszystkich witam! Nie zgadłbym. Zostańmy więc kumplami od wozu! Ale proszę mi chociaż pozwolić przedstawić specjalne powitanie! Miejmy to zatem z głowy. I tak trzymać! Witaj, 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 hip, hip, hurra, hurra! Witaj, witaj, witaj nam, czy dobrze się masz? Witaj, witaj, witaj w miasteczku Ponyville! Witaj, witaj, witaj i szczęścia życzę ci! I jeszcze chwilka! Oj, pomyłkę! Konfetti wstawiłam do piekarnika, a ciasto darmaty na konfetti! Znowu?
Gdzież to jest? Gdzież to jest? Ale co? Pająk! Włochaty pająk! Stój, stój, stój! Oj, to peruka? Naprawi się, naprawi się! Uwaga, kucyki! Czy ktoś może ma tu becik? Ten osioł jest bardzo, bardzo łysy! Nie śmiejcie się! To bardzo poważna sprawa! Kranki potrzebuje peruki, żeby przykryć bezwłosą głowę! Dosyć tego mam! O, za chwilę go stracisz! Proszę zaczekać! Proszę! Chciałabym to naprawić! Nie! Proszę, 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 proszę! Alarm! Pan Kranki potrzebuje natychmiastowej pomocy! Dzień dobry! Mam coś dla pana! Dostałem już zabieg w spa! Tym razem nic nie wybuchnie, słowo! Proszę otworzyć! To nowy tupecik! Autorstwa mojej koleżanki! Model nazywa się Cud Adonis! Bardzo twarzowy! Dzięki, mała! Już miał się uśmiechnąć, ale niestety... Hej, co pan porabia, kochany przyjacielu? A jak myślisz? To wyprzedaż garażowa? Chętnie to nabędę. Niczego nie sprzedaję, urządzam się. Trzeba było mówić. Zrobiłem to. Bardzo śliczniutkie, skąd pan to ma? Z Manhattan. Odłóż proszę ostrożnie. Naprawdę? A co pan tam robił? Szukałem przyjaciela. Też wiecznie szukam przyjaciół. Dziś znalazłam pana. Jestem mistrzem. Tamten był wyjątkowy. Jak ja? Nie, ty jesteś super wyjątkowa. Tak, mam go? Jej, a gdzie w Equestrii dostał pan to cacko? W Filadelfii. Przeraźliwie śliczne. Tak, jak ona. Znaczy było. Znaczy tak jest. Tak ładne, ale nie ruszaj. Ciekawe, skąd Kranki ma to? Ho, no proszę, proszę. Hej, Kranki, czy mogę pana zapytać o... O nie! Co mówiłaś? Aj, aj, aj! Coś ty zrobiła! Już! Tak lepiej? Nie, tak nie jest lepiej! Jest przemoczony! Przepraszam pana! A, przepraszasz! W takim razie w porządku! Serio? Nie, wcale nie! Posłuchaj, mała, nie zaprzyjaźnimy się! Nigdy? Czy może na razie? Nigdy, 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 nigdy! Cztery razy nigdy. Chyba... znaczy nigdy. W głowie mi się nie mieści. Kranki powiedział, że nigdy się nie zaprzyjaźnimy. Straszne, nie? Wiem, że trudno ci w to uwierzyć, bo przyjaźnisz się ze wszystkimi, ale musisz pogodzić się z tym, że Kranki będzie wyjątkiem. Chcę, żeby zostawić go w spokoju. Właśnie! Nie wytrzymuję twojej chorobliwej nadaktywności. Rainbow! Wiem, wiem. Zrozumiałam, Twilight. Wiem, o co wam chodzi. Dotarło do mnie. No dobrze, zostawię go w spokoju. Lecz najpierw przyjmie ode mnie przeprosiny. Kranki! Nie, nie! Zostaw mnie już! Stać! Rozumiem, nie chcę się pan kolegować! Nie, nie chcę! Więc chciałam pana tylko przeprosić! Dobra, słyszałem! Przyjmuje pan przeprosiny? Nie! Ale błagam, proszę przyjąć przeprosiny! Proszę! Nie! A ja bardzo, bardzo, bardzo... Bardzo, bardzo... Bardzo, bardzo, bardzo! Bardzo!
Przyjąć ode mnie przeprosiny! Zrobię wszystko, żeby mi pan wybaczył! Ale nic zrobić nie możesz! Zniszczyłaś album! Jedyną pamiątkę, jaką po niej miałem! Niej? Jakiej niej? Tej przyjaciółki? Idź sobie, Pinki! Się pan przyjaźnić, a nie przyjąć przeprosin, ale zanim zostawię pana w spokoju, chciałabym odrobinkę naprawić swój błąd. Nie, niczego nie chcę. Skoro pochodzi od ciebie, na pewno doprowadzi do kolejnej katastrofy. O rany, to rzeczywiście mój kramki. Nie wierzę. To naprawdę ty? A co? Wątpliwości? Matyldo, jak to? Pinki! Ale nic ci o niej nie mówiłem. Nie musiał pan. Dodałam 2 do 2 do 2 i do 2 i wyszła mi pani Matylda. Co? Kiedy rozmawialiśmy o pamiątkach, wspomniał pan o szukaniu przyjaciela. A wie pan, ja się wczoraj nie urodziłam, o nie? Urodziny mam za 75 dni. Potem u pana w albumie zobaczyłam kwiatek i stary bilet i kartę Danie z gali Grand Galopu i poznałam te wszystkie rzeczy. Jak to poznałaś? Widziałaś je już? Ponieważ mam to samo w swoim albumie. Tak, widziałam je kiedyś u Matyldy. Och, Matyldo, tego wieczoru, gdy się poznaliśmy, nigdy nie zapomnę. Tak bardzo chciałem znów cię zobaczyć. Lecz gdy nazajutrz przyszedłem do twojego pokoju, był pusty. Nie znalazłeś listu? Nie. I od tamtej pory chodziłem. Od miasta do miasta i do miasta. W całej Equestrii cię szukałem. Aż w końcu poddałem się i osiadłem w Ponyville, aby wreszcie odpocząć. A ja przez cały czas tutaj mieszkałam. I wciąż żyłam nadzieją, że kiedyś mnie odnajdziesz. Dudu! Proszę pani, nikt tak go nie nazywa. Nikt poza Matyldą. Oh, Dudu! Tak się cieszę, że cię widzę. Przeprosiny? Tak, Pinki, przyjmuję przeprosiny i chciałbym zostać twoim przyjacielem. Wow! Rewelacyjnie! Możemy gdzieś chodzić i śpiewać razem i bawić się! Muszę wydać na waszą cześć jakąś super imprezkę, taką na powitanie w Ponyville z okazji odnalezienia miłości i zaprzyjaźnienia się z Pinkie Pie! Myślimy coś mniej nadaktywnie chorobliwego. Pinki, jesteśmy ci dozgonnie wdzięczni, ale Matylda i ja chcielibyśmy spędzić trochę czasu razem i w spokoju. Ale kolegujemy się. Dziecko, zrobiłaś wszystko, żeby mnie uszczęśliwić, więc oczywiście. Ekstra! Droga księżniczko Celestio, przyjaźnić się można na wiele sposobów. Niektórzy lubią razem biegać, śmiać się i wspólnie bawić, a inni wolą spokój, to zrozumiałe. A najlepsze, co przyjaciel może zrobić, to wywołać uśmiech. Dwa serca mogą w jednym rytmie razem już na zawsze bić. Ja bardzo dopomogłam w tym, tak, ja szczęście dziś przyniosłam im. Pinki! Nie ma mnie! Znikam!
Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Master Film. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi polskie Karolina Anna Kowalska. Dźwięki montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski i Janusz Onufrowicz. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.